Kilka dni temu do Stumble Guys została dodana nowa mapa Treasure Island. Niestety, ale w tym momencie twórcy gry zablokowali grę ze znajomymi i można w nią grać tylko z botami. Skacz na niego, skacz. Nie! Dawaj go! Szybko! No nie! Ale ja jako jedyna osoba w Polsce otrzymałem dostęp do wybierania nowej mapy Treasure Island. Dlatego wziąłem kilku top graczy z Polski, aby przetestować to, jak trudna będzie rozgrywka, kiedy ta mapa wyjdzie publicznie. Popatrzcie, mój skin jest idealnie stworzony do tej mapy Blockdash. Przez to, że graliśmy w kilka osób, poznaliśmy kilkanaście mitów i błędów, które ułatwiają grę. Więc jeżeli obejrzysz ten film do końca i poznasz te błędy, to łatwiej będzie ci wygrać na nowej mapie. Patrz co robię, patrz co robię. Siemano! Wylosuję trzy osoby, które dostaną ode mnie za darmo Golden Banana. Ale warunkiem jest sub, łapka i dzwonek oraz oglądanie do końca. Widzowie, w tym momencie jesteśmy na becie i na mapie Treasure Island. Zbierz je wszystkie, nowiuśka mapa z wersji 0.46, bo patrzcie, jestem jetpackiem i musimy tutaj zdobywać jak najwięcej pieniążków, a gramy z Julii oraz jestem, słuchajcie, jestem latającym, o nie! Innych graczy, yo, ej serio, ile tu jest pieniążków? Ale w ogóle, jak ten skin się porusza, on nie chodzi, on naprawdę, słuchajcie, lewituje tutaj nad mój ziemią. Mój lewituje, no. Yo, ale to jest porąbany skin, naprawdę! Yo, ile to jest pieniążków? Ja się w ogóle ledwo nim poruszam, ja nie wiem, czy ja w ogóle do finału trafię, jak tak dalej pójdzie, ale dobra, jestem teraz drugi. Wow, ile tutaj jest pieniążków? Jestem pierwszy! Dobra, widzowie, full skupienie. Akurat tutaj jak się dobra, wyuczę... Ja jestem trzecia. Jestem pierwszy. Jak się tutaj, słuchajcie, dobrze wyuczę, to będę naprawdę super top graczem. Ale teraz, słuchajcie, idziemy zmienić biom. Idziemy na Icy Heights, bo widzę, że tam, słuchajcie, o, jest mocno. Ale zanim to zrobimy, też druga. Te dwa pieniążki zgarniam. Jestem i robię motkę super smutnej, płaczącej Julii, widzowie. Ale super smutek. Dobra, teraz... Czemu smutny Julii? No nie wiem, ale naprawdę, no taka jest emotka po prostu. Dobra, pum i nie. Okej, okay, wyrzuciła na wodę. Dobra, wow, walnęło mnie, nie chciałem tutaj. Proszę mi oddać pieniążki moje. Proszę dobra, lecę tutaj szybko po pieniążki. Ej, nie, bombardment to nie jest dobry biom. No bo naprawdę, tu jest za dużo graczy. Ja lubię bombardment. Dobra, jestem dalej drugi, a byłem pierwszy. Byłem w ogóle, ja jestem pierwsza. Co tutaj za skina ziomek ma? O kurde. Ja jestem pierwsza. No nie możemy na to pozwolić, widzowie. A ile masz pieniążków w tym momencie? Dobra, wracam się tam, gdzie byłem najlepszy. A co? No, a tak pytam po prostu z ciekawości. No, tak o. No, a co? Dobra, dawaj. Nie. No ja mam 40. Ja mam 42. I co? I nie jesteś pierwszy? Ja teraz też 43. Dobra, jestem pierwszy. Uff. Jestem, słuchajcie, pierwszy. Tak, dobra, no. Teraz wjeżdżamy sobie tutaj. Mam 50 równe. Dobra, lecimy. Ej, popatrzcie. Jak mnie tutaj wyrzuca? Ciężej jest grać, kiedy, słuchajcie, tutaj są gracze prawdziwi, a nie jakieś boty. Naprawdę to. O kurde, w ogóle jaką ja teraz pasę mam bez kolców, no nie? Tutaj jak się, słuchajcie, gracz wyuczy, na przykład właśnie kiedy są kolce, kiedy ja nie, jestem to jest pierwsza to, teraz. Nie, u mnie ja jestem pierwszy. 59. Ja jestem pierwsza, ja mam 55. Kurde, mam 59, jestem pierwszy w tym momencie. Dobra. No ja przeszłam 50. Co się miałam? No dobra, ja mam 59, jestem pierwszy u mnie. O czym pierwsza powiem? Byłam. No nie, no ja byłem, no odpadłaś, no u jak, mnie. Co? Ej, a u mnie ty? U mnie odpadłaś? O kurde. Nie. Nie wiem, widzowie, co tu się dzieje. Ja cały ale... czas gram. Ej, u mnie... No wyślę ci zdjęcie. Nie, no u mnie też jest Treasure Island i sobie normalnie gram. Zbierz je wszystkie, słuchajcie. No ja też. No nie gadaj. Ej, czekaj. Tak. O kurde, ciekawe, ile, słuchajcie, ziomków nam wywaliło w tym momencie. Dobra, ja mam dobrego respa. I u mnie wszyscy odpadli ci z te nasze ziomki. Co? Serio? No. O czym tak. ty mówisz w ogóle do mnie? Nie, no naprawdę? No. No tak, no mówię ci, że jestem teraz, o, jestem, mam 8 pieniążków, jestem teraz pierwsza. I gram same Stumble Guys. Jest od nas jeden ziomal, dwóch nawet ziomalów tutaj widzę od nas, ej nie. A u mnie nie ma nikogo u mnie. No to co się stało w ogóle, ej. O, i mam pieniążka właśnie tego złotego. Ej, dobra, jest ktoś w stanie, słuchajcie, to wytłumaczyć, bo ja naprawdę nie rozumiem tego w ogóle. Ja w tym momencie mam 20 pieniążków, jestem drugi u nas. A ja mam 26 i jestem pierwszy. No dobra, no to miałoby sens, ale słuchajcie, my już na becie graliśmy wiele razy i naprawdę błędy się zdarzały, ale w tym momencie to ja nie wiem, co się dzieje. Jestem pierwszy, u mnie przynajmniej, i mam 30 pieniążków, słuchajcie, dobra. A ja mam 38, jestem pierwszy. No tak, to u mnie teraz to by się zgadzało, bo ja w tym momencie, słuchajcie, mam 32 i jestem drugi. Ej, nie. Naprawdę! Boże, ej, naprawdę? Games, czy tam Scopely, naprawdę, zróbcie coś kiedyś bez błędów, błagam! No, autentycznie błagam! Dobra, ile masz teraz pieniążków, bo u mnie mam... O, ja jestem, mam 40 i jestem druga. No dobra, no to nie, naprawdę, wywaliło nas, słuchajcie, z tej samej sesji, jak to jest w ogóle możliwe? No. Jestem pierwszy! Ej, w ogóle bardzo dużo pieniążków teraz mam, słuchajcie, naprawdę, jak się człowiek nauczy tego losu... teraz jestem pierwsza, bo mam 50. To jest, słuchajcie, genialna mapeczka, dobra, patrzcie to, lecę sobie tutaj. Dobra, mapeczka, lecimy teraz.
milion widzowie. Pum! Ała! Zabolało, zabolało. O, i teraz mam już 60 i jestem nadal pierwszy. Dobra, u mnie ja mam 60 i jestem u mnie pierwszy. Jestem pierwszy u mnie, nie? Ej, dobra, idę na bombardment, słuchajcie, dla zróżnicowania. Lecimy teraz na bombardment i zobaczymy, czy faktycznie jest tak ciężko na bombardmencie. Ej, nie, no naprawdę, tutaj akurat są pieniążki, ale wydaje mi się, że dużo łatwiej jest serio siedzieć tam na Lost Temple, jak ja się tego dobrze nauczę. Ja chociaż na przykład na bombardmencie wolę się. Ej, mam 70, naprawdę dobrze idzie. No serio, ja 62. Ile mam? Okej. No, ja mam... Jestem, słuchajcie, pierwszy? Dobra, skończę do pierwszy. 4. Mam 76 i skończyłem, widzowie, to u mnie pierwszy. Raz już mieliśmy taką sytuację, że wywaliło mnie i Juli na półfinał, a na finale z kolei wszystko było w porządku. I popatrzcie, jest teraz blokdasz. Ja nie wiem, jakiego ty masz skina, ale czy ty tutaj będziesz? Uwaga, czy ty tutaj... Jesteś masz takiego latającego? No nie wierzę. I ty nagle jesteś na finał. I jest Mikołaj. Może ktoś to wytłumaczyć? Może naprawdę ktoś to wytłumaczyć? Czemu półfinał mamy oddzielnie, a potem... Znaczy wiecie, od tego jest beta. Właśnie po to twórcy gry dają nam przedwczesny dostęp, żebyśmy znaleźli błędy im dalej. Ale, ja ale tu... dalej jest znaczy, to trochę jak ja tu lawiruję między tymi znaczy, blokami. Dosłownie nie umiem tego wytłumaczyć, widzowie. Naprawdę bardzo bym chciał, więc daję emotkę smutnej Julii. Naprawdę, to jest jedyne, co mogę powiedzieć. Ale mój ziomek na jetpacku, tak, ja to jest genialny skin. Player, on naprawdę się coś super tam porusza, słuchajcie, super. I z tymi krokami to już w ogóle jest genialnie. Dobra, macie tam bananierza. Dobra, lecę sobie to. Wow! O kurde, żebym ja to teraz przeszedł. O, ja to przeszłam. Dobra. Yo, okej! Okay. Już myślałem, że tego nie przejdę i byłoby strasznie źle. Tutaj raczej rozbijaj klocki, aniżeli pomiędzy kolcami, no nie? Znaczy, możesz też pomiędzy kolcami. Ej! Ty ja przecięłaś śmigłem? Kolce, czy mi się tylko wydawało? Ej, dosłownie, nie u mnie wiem. To tak wyglądało, jakbyś ty przecięła tym śmigłem kolce, yo! Dobra, lecimy sobie tutaj, widzowie, dawajcie tam bananiarza. Leci tutaj sobie bananiarz, bananiarz. Nie! Leci sobie spadłam bananiarz. Spadłam w laser. Naprawdę? Okej, okay. Zostałem tak z jednym typem, jest mocno, słuchajcie, jest naprawdę mocno. Dobra, pum pum i rozbijamy główeczką. Ja mam słuchafony tutaj, jetpacka, słuchajcie. Oj, ale jestem super happy, papy, papy. No to masz tutaj ban... O kurde, dobra, rozbijaj mordo, rozbij dobrze. Dzięki mordiczku, dzięki, siup, siupom. I teraz masz rozbite, żeby sobie przejść. A ja teraz sobie lecę tutaj. Ej, strasznie ciężko się porusza tym skinem, naprawdę. Totalnie ojej, nie ma wyczucia przez to, że on słuchajcie, jest taki nie ma... ciężki jakby. I nie ma animacji chodzenia. Ten skin nie ma animacji chodzenia. Ej, dopiero ja w ogóle to skojarzyłem teraz, ziomeczki, popatrzcie, mój skin jest idealnie stworzony do tej mapy Blokdasz, dokładnie tak, już nawet nie muszę, nie muszę mówić o kolorach, nie dotyka ale... podłogi. Ej, serio, on jest właśnie w takim kosmicznym stylu, nie dotyka tutaj podłogi, on jest właśnie taki kosmiczny, trochę jakbyśmy mieli rok 2158, nie? Serio, on dokładnie tak wygląda, yo, mega kozacki skin, dobra, mordo, rozbijam ci teraz, żebyś ty miał tutaj dobre przeskoczenie, a ja robię BOOM! Si, senior. Dobra, teraz rozbijane. Trzeba pamiętać, że my tutaj nie mamy emotki nogi, więc takie klocki jak teraz były, to trochę nie za miłe, widzowie, ale teraz siupi, siupi. Ale macie banana przynajmniej. No to, całe szczęście, że mam banana i całe szczęście, że mam emotkę super tańca. Nie. Chciałem powiedzieć, że mam taniec królika, ale jakbym teraz wpadł w kolce, to by się wkurzył, widzowie. To by się super wkurzył, widzowie, więc siup, siup, let's go. Masz tam banana, może sobie zjesz akurat. Dawaj, mordo, zjedz se banana, co ty se nie zjesz? O kurde, dobra, rozbijam mu tutaj, żeby miał. O kurde, chciałem naprawdę się postarać, ale no niestety nie byłem w stanie mu za bardzo pomóc, dobra. No, stary, czy ty to przeżyjesz? Ej, nie, no naprawdę, no nie chciałem mu tak rozbić, ale teraz, o, teraz masz dobrze rozbite. Teraz, słuchajcie, się trochę zrekompensowałem. Oj, dobra, teraz ty musisz, stare. Dobra, dzięki, mordo. Siup, siup, i lecimy. Ładnie, ładnie. Ej, jest dobrze, słuchajcie, jest dobrze. Jak my zrobimy tym stopper, to będzie naprawdę gigabeka. Dobra, musimy to zrobić. A tu zrobić. Jest na becie taki sam stopper, to tak. Boom! Nie mam bladego pojęcia. Serio, nie mam bladego pojęcia, więc jeżeli tu jest stopper, to grubo, a jeżeli nie, to jeszcze grubiej, tak szczerze, totalnie, to jeszcze grubiej, to wtedy moglibyśmy tutaj siedzieć na przykład przez 10 minut, jo, jo, go wybiło, on przeleciał tam nad ścianą, czy mi się widzowie tylko wydawało, o kurde. On na początku to w ogóle przeniknął przez parę ścian. Ej, naprawdę, mega mocny gość, serio, strasznie mocny gość, daje emotki super smutnej Juli. Dobra, stary, lecimy po rekordzik, ej, serio, po stoperinio se lecimy teraz, dobra, pum, i teraz sobie robię pum, i teraz sobie siup, siup, wow, ale jest chillowana bomba, o kurde, teraz to jeszcze trzeba, słuchajcie, tutaj przejść, bo zaraz naprawdę będzie troszeczkę podbrameczkowo, dobra, 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 ojo, okej, okay, tutaj to się już naprawdę zacząłem bać, dobra.
Dobra, stary, musisz mi tutaj dobrze rozbić. Dzięki. Dzięki, szefito, i masz tutaj dołem. Okej, teraz ja tobie rozbiję. Pum, pum. O, jeden klocek, ale wystarczy. Raczej wystarczy. I teraz pum. Wow, ale się rozpędziliśmy, widzowie. Ej, ale i masz teraz zgrani. No, Jorza, ej, naprawdę jest dobre zgranie. Serio, jest mega dobre zgranie. Patrz, on mi tutaj teraz rozbija, a potem ja mu rozbijam. I wcześniej ja mu rozbijam. Wszyscy są super happy. Happy, happy, happy. Pum, pum. Okej. Ej, naprawdę dobrze nam idzie. W ogóle ten skill jetpacka mam wrażenie, że po prostu robi super dobrą robotę. Siup, siup. I teraz sobie, uwaga, robię taniec super królika. Purururu. Dobra, teraz już warto by było przejść, bo zaraz odpadniemy, widzowie. Ej, naprawdę, my zrobimy... Chciałam powiedzieć, że nie ma klocków, ale jednak... O kurde, nie, no to... O, widziałeś? Wow, przeniknął przez taką podwójną ścianę. Ej, to nie... Nie, 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 no mordo, 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 weź ty tam nie zgin przypadkiem, co? Ej, stary, ja ci nie pozwalam tutaj ginąć, dobra. Patrz, co robię, patrz, co robię. Siemano, siemano. Dobra, siup. Siup, siemano, ale se przeszedłem teraz, jak największe szefito, widzowie. Dobra, i teraz pum, i teraz pum, i teraz pum, pum. Wow, ej, bardzo szybko teraz akurat przeskoczyłem, bo mi nie przelagowało. O nie, on tam będzie sejwował chyba. Dobra, sejwujesz na trzech klockach, mordo. Wow, 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 nie! Co wy myśleliście, że będzie jakaś oferta w sklepie ograniczona czasowo i ja jej nie kupię? Widzowie, mamy tutaj dwa skiny i flagę Ameryki za 1450 klejnotów, więc oczywiście kupuję to z miejsca, ale te kroki akurat posiadam. To jest akurat mega porąbane, dlatego że skin Robo Washington oraz Robo Ham Lincoln wyglądają super, ale one były już stworzone ponad miesiąc temu, więc czemu dopiero ktoś je dodał do gry? I gdyby ktoś pytał, popatrzcie na skin cyborga i na jego oko, mit jest taki, że to jest ta sama tekstura, bo kiedy wejdziemy teraz, uwaga, przyjrzyjcie się, pam! To wygląda dokładnie tak samo, znaczy chodzi o czerwone oko. Treasure Island, zbierz je wszystkie, ale widzowie, teraz jest naprawdę wyjątkowo, dlatego że gramy w kilka osób naraz, popatrzcie, mam skina rolkarza, yo! Ej, ja nie spodziewałem się, że jego animacja, to serio będzie, że on jeździ na rolkach, myślałem, że on będzie normalnie biegał, ale teraz, tak jak mówiłem, słuchajcie, gramy z kilkoma osobami. Siło, o co chodzi? Wow! Ziomek ma w ogóle skina, który dopiero będzie... Wow, wyrzuciło mnie! Co się dzieje? Yo! Dobra, lecę sobie teraz tutaj, okej. Złoty pieniążek zebrałem! A ile ty masz teraz? Ej, mnie wyrzuciło, wyrzuciło mnie. Jak to cię wyrzuciło? Wyrzuciło mi z gry. Z gry cię wyrzuciło? No co ty gadasz? No. Ale tak, serio? O kurde, ale jazda. No. No dobra, no to my sobie na razie gramy dalej. Ja podejrzewam, że wiesz co będzie? Ja naprawdę podejrzewam, że może tak być, tak jak było ostatnio. To było strasznie mocne, że przecież my byliśmy na innych gierkach Lava Land, a potem na Rush Hour razem byliśmy na przykład. Ej, yo. Dobra, lecę, słuchajcie, bo jestem numero uno w tym momencie. No. O nie, już jestem trzeci. Ej, czyli ci ludzie naprawdę mega ogarniają. Ała! Dobra, trzeba lecieć, widzowie, teraz trzeba lecieć. A no tak, okay. Bo tam się na miejsce zbiera te pieniążki. No, dobra, dobra. To w bombardmencie było najlepiej. Nie, czy tam coś tam. To jest jakiś ziomal, który zabrał mi. O kurde, dobra, to w takim razie, okej, okay, okej. No właśnie, może na bombardment bym poszedł. Co myślisz, że to dobry pomysł? Dobra, może faktycznie, bo tak, ja tam zaraz, najlepiej. Słuchajcie, ja tam tutaj się ścigam i będzie totalnie źle. Ale jak to możliwe, że nam Juli wyrzuciło? Wiecie, od tego właśnie z beta, że my, słuchajcie, testujemy rzeczy, a potem jeżeli są jakieś problemy, to oczywiście to zgłaszamy. I oni to naprawiają. Ej, naprawdę jestem teraz trzeci i nie jestem w stanie, słuchajcie, wygrać. Dobra, ja najlepiej się czuję, wiecie gdzie? Tutaj się najlepiej czuję. Idę na Lost Temple. Na Lava Land w sumie jeszcze dzisiaj nie byłem, ale na Lost Temple naprawdę tutaj się czuję całkiem dobrze. Ty, na Lava Land ja byłam... Ała! Teraz. Ała! Naprawdę? Bo w ogóle Lava Land wydaje mi się, że to jest najtrudniejszy biom pod zdobywania akurat pieniążków, jakby totalnie bez beki. Myślę, że Lava Land tak, jest bo tam serio trzeba mega przeskakiwać. Trudne. Ej, ale przez to, że już gramy z kilkoma osobami, no nie? To patrz, ja mam ledwo 45 pieniążków, a ostatnio miałem rekord ze 100, miałem tam 94 czy coś takiego, bo... Po 90, po prostu, no. Po prostu jest ciężej, widzowie, serio, jest dużo, ale to dużo ciężej. Dobra, jestem w tym momencie trzeci i słuchajcie, mega szkoda, że serio nie ma tutaj czegoś takiego jak tabela, żebyś serio wiedział, który po prostu jesteś, no nie? Kto na przykład miał więcej od ciebie pieniążków i ile miał pieniążków, ale faktycznie Juli odpadła. Na całe szczęście Juli ma teraz w tym momencie podgląd, a my gramy drugą rundę Treasure Island. Akurat Juli, słuchajcie, w to jest mega dobra, bo wiele razy ze mną w to wygrała, więc musisz mi mówić, co mam robić, a czego mam nie robić. Dlatego mnie gra wyrzuca. No nie! Już pieniążek mi tutaj ktoś zgarnął, nie podoba mi się to, słuchajcie, nie podoba mi się. Ej, nie, idź na bombardmenta, tak? Naprawdę na bombę, ale kurde, ale tam właśnie jest dużo osób. Ej, dobra, pójdę tutaj, patrz, na pewno na
wsiądę. Nie ma nikogo, piwę. No leć. Dobra, patrz, bo tu są darmowe pieniążki, no nie? Dobra, siemano. I tutaj są też darmowe pieniążki, bo ludzie nie chcą właśnie chodzić na to. Ty, jak ona się śmiga po tych rolkach. Ej, dobra, bo tam na Icy Hat jeszcze nikogo nie było. W ogóle tak! Ten skin rolkarza jest naprawdę bardzo ciężki do opanowania, powiem wam szczerze. Naprawdę, strasznie ciężki. Aha, leci tutaj ziomal, ale on jeszcze nie wie. On jeszcze nie wie, że niestety, ale ja będę tutaj szybko, pierwszy. Szybko. I tutaj się tak ciężko zbiera właśnie. O. Dobra, i teraz sobie lecę po tym, siemano. Zgarniam sobie stąd pieniążki, ale i tak tu możesz łatwo pozbierać, bo ty nikogo nie ma. I tak nie jestem pierwszy. Jak to jest w ogóle, widzowie, możliwe? O, to jest złoty pieniążek, widzowie. To jest złoty pieniążek. Lata gdzieś tu lata. No, widziałem go. Dobra, lecę sobie tutaj na dół. Biegnij po niego! Biegnij po niego! Ale, no kurde, on daje tylko 10, a ja przecież mogę przez niego przegrać, jeżeli będę za bardzo tutaj, wiesz. No, nie zbierał reszty. Chociaż... Bo musisz się szybciej obracać. Gdzie jest ten złoty? To ja bym go wziął. Ja bym go wtedy zgarnął. Tam, ale dobra, idę sobie lata na lawę. Gdzieś na Lawaland chyba. Patrz. Idę sobie tutaj na lawę, normalnie tutaj ciach. Tutaj jest zbierane. Ej! Odwara mi od mojego pieniążka. Nie! Nie! Ale źle, ale się spaliłem teraz. Dobra, teraz tutaj, widzowie, lecimy. Ej, tam w ogóle ile jest pieniążków na tym Lost Temple? Ale tutaj widzę, że jest jakiś gracz. A jesteś drugi, ciekawe kto jest pierwszy. No właśnie, ciekawe ile trzeba mieć teraz pieniążków, żeby być pierwszym, no nie? Dobra, czy to jest jakoś, że mega blisko na przykład mnie jest ten ziomal, czy nie? Ale patrz, już mam tych pieniążków więcej niż w poprzedniej rundzie, a jeszcze mamy prawie pół minuty, więc jest dużo lepiej. Dobra, wbijam się tutaj, teraz tutaj, teraz tutaj, dobra. Tutaj szybciutko, wow. Szybciutko! Ej, serio, jestem ciekaw, o ile mamy mniej, bo wiesz o co chodzi? To może być tak jak my raz graliśmy, że ja miałem od ciebie mniej chyba o jeden i przegrałem. O dwa. No właśnie, może tak być, widzowie, może tak być, ale dobra, teraz sobie zgarniamy. Dobra, tutaj sobie lecimy po tego. Tutaj sobie. Oj, teraz dobra, passa się. O, szybko. Dawaj. No nie, no i byłem drugi, ej, no. Co ja mam zrobić, żeby, słuchajcie, nie być drugim? Naprawdę, nie wiem, co mam zrobić, ale lecimy, let's go, widzowie, let's go. Dawaj, dobra mapeczka jest, naprawdę, jest mapeczka przepotężna, więc trzeba z niej, słuchajcie, korzystać. Lecimy do finału. No i teraz mamy Treasure Island, już poważny finał z graczami, słuchajcie, więc no, jest nas tutaj 8 graczy, więc tak naprawdę, kto tutaj się wycofa... Aha. Kto się tutaj wytrwani, ten, słuchajcie, po prostu wygra i tyle w temacie, no nie? No kurde! Ej, naprawdę, denerwuje mnie już ta gra. Już mnie zaczyna, słuchajcie, ta gierka denerwować. Naprawdę, a tak ją lubiłem. A już tak ją, no, słuchajcie, idź tam lubię. Na ten. Dobra, idę sobie tutaj. Dobra, jestem drugi, nie jest źle. O kurde, ale źle dałem, ale teraz źle dałem. Ale tutaj akurat jest pieniążek. Tutaj, no nie! Ej, ile naprawdę. Tutaj jest osób? No, teraz 8, teraz tylko 8 osób tutaj jest, no nie? 8. Dobra, patrz. No nie. Dobra, dawaj, mordo, dawaj tutaj. Dobra, idę sobie tutaj. Teraz pójdę sobie tutaj na trampolinę. Ej, cały czas jestem drugi, no co tu się dzieje w ogóle? Dobra, yo, no. Kto jest pierwszy? To znaczy, co ta osoba, jak ona zbiera, że ona jest pierwsza? Znaczy, może ona robi na przykład taką taktykę właśnie jak ty, że cały czas na bombardmencie, bo na bombardmencie chyba no to serio... To idź tam, bo nikogo no tam patrz, nie ma. No patrz, nie wybiło ej, mnie się... nawet. No to jak ja mam wygrać, jeżeli mnie to nawet nie wybija, nie? Ja nie wierzę, ej, autentycznie. O, tu cię ładnie wybiło. No dobra, ale co ja mam zrobić? Dobra, no idę na tego bombardmenta. No idź na bombardment. Widzowie, nie leci czas, ale spokojna głowa. My tutaj sobie liczymy. Okej, nie doskoczę tam, słuchajcie. Została nam jeszcze minuta. Gdyby ktoś pytał, to mamy jeszcze tam minutę i 10 sekund, więc spokojnie. Dobra, ja sobie zgarniam tutaj pieniążki. Tu sobie szybko uzbierasz tutaj. Dobra. Właśnie. Złoty pieniążek. Jezu. Dawaj go. No nie! No, no zebrał, wiesz, bo jakiś random tutaj go wziął. No nie wierzę, no autentycznie nie wierzę. Naprawdę, pracowałem cały ciężko na mój pieniążek. Drugi, no. Ile ma tam ta osoba? Ej, nie wiem, naprawdę. Ale może to być błąd jakiś, na przykład tak jak... O, jestem pierwszy! Okej, czyli ta osoba miała totalnie tyle co ja. Tak, totalnie tyle co ja. Dobra, tutaj jest złoty pieniążek i słuchajcie, lecimy po niego. Lecimy... O nie! No ej, dobra! O kurde! Ślizga! Nie! Ja tam się nie da! Nie! Dobra, lecę po niego, jestem pierwszy, dobra! Nie, jestem drugi już! Gdzie jest ten pieniążek? Nie, drugi! Ale gdzie jest ten pieniążek? No, już poleciał dawno pewnie. O kurde, dobra, zgarnę sobie tutaj to, teraz polecę sobie tutaj, dobra, okej, ej, lecę po ten pieniążek, dobra, robimy go, widzowie, patrz, to on jest tutaj! Bierz go! Nie! Ej! Nie, ja tam nie doskoczę, ja nie wiem, to się musi udać. To się musi udać, ej, każdy na niego. To tam ktoś go goni, teraz rzucaj, skacz na niego, skacz. Nie! Dawaj go! No nie, zebrał go! No nie wiem. Ale słuchajcie, nam zostaje w tym momencie tylko 20 sekund, więc no nie wiem, no może mi się uda i tak. Dobra, ja tutaj podglądam. Ja tutaj, żeby nie było, słuchajcie, podglądam. Dobra, czy tam są już pieniążki? Nie, tam jest złoty pieniążek. Tam jest, tam lata! Lata ale, tam! Ale tutaj jest na IC High lata złoty! Tu jest bardzo dużo, więc ja sobie wolę je tutaj zgarnąć, niż tam się pruć o to, bo to naprawdę i tak mi nie wyjdzie. Dobra, tutaj sobie lecę. Dobra, dawaj mi... O kurde, ale mnie dziabnęło teraz! Ale dobrego respa mam teraz w tym momencie. Dobra, mam tutaj kolejnego. Ej, mam
50 pieniążków, a i tak jestem drugi, więc naprawdę nie wiem, kto teraz jest w tym momencie pierwszy, ale zostaje nam 10 sekund. Ej, nie. Totalnie, słuchajcie, 10 sekund, nie? Kurde. Ej, te kolce naprawdę są tak irytujące. Na 10 sekund ostatni. Dobra, dobra, dawaj, dawaj, jestem drugi, nie? Jestem drugi. Jestem pierwszy! Jestem pierwszy, a mamy czas stop! W tym momencie powinien być czas stop! O kurde, let's go! Dobra, widzowie, tego jeszcze nie było. Mamy robotycznego prezydenta. No popatrzcie, jak on wygląda. Co? Serio, jeszcze w tym zielonym kolorze. To jest naprawdę mega mocny. Popatrz, jakiego ja mam skina. Ja nie wiedziałem, że on ma takie łapki jak ludziki Lego. Ej, naprawdę, strasznie mocny gość. Patrzcie, on robi sobie bananiarza Jana. Ej, naprawdę mega ładny. Super to wygląda, moim zdaniem. Dobra, tak czy inaczej, ja muszę tutaj przejść, bo zaraz będzie giga wstyd, jeżeli mi się nie uda. I nie wiem, czy widzicie, ale tutaj na tym ciemnym tle, zwróćcie uwagę, widać, słuchajcie, że to czerwone oko się podświetla. Ewidentnie, słuchajcie, popatrzcie, teraz jak będzie czarne, widzicie? A to taki widać cyborg, tak? Wow! To ewidentnie jest robot, ale teraz to już trzeba polecić, bo naprawdę zaraz będzie wstyd, jak tego nie przejdziemy, więc dawajcie. Juli Nieklot, siemano. Juli Nieklot z podstawowym skinem. Boom! A ja mam super, w ogóle on ma szatę jakąś, ej! Naprawdę, strasznie mocny gość jest z niego, dobra. Lecimy sobie tutaj i teraz... Nie, zaczął! Wow, on robi jakieś dziwne rzeczy. Dobra, leci sobie pan prezydent normalnie, to jak totalne szefito, pararara. Czemu jeszcze nikt nie przeszedł? To akurat jest bardzo ciekawe. O, nikt nie przeszedł jeszcze, jednak, dobrze, jedna jest osoba na już przeszła, słuchajcie. Końcu. Jedna osoba. Wow, gościu, po! Niestety, słuchajcie, Juli Nieklot nie przeszła. Mamy co w tym momencie było? Końc rundy, ale popatrzcie, mega fajnie wygląda ten ziomek, słuchajcie, ze wczorajszego odcinka z zieloną czapeczką i zielonym kolorem. Wiecie, ten taki szkieletor. Ale teraz mamy mega fajną mapeczkę, słuchajcie, Ice Heights. Dokładnie tak, dawno nie grałem sobie na Ice Heights, więc trzeba tutaj zagrać ewidentnie. A ja mam super skina, słuchajcie, robota, więc każdy powinien się mnie teraz w tym momencie bać. Dobra, uwaga, siup, siup, siup. Wow, 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 wow. Dobra. A, no ej, zrobiłem wszystko, co mogłem. Dobra, widzowie, lecę jeszcze raz. Ale teraz to może się już naprawdę mega źle skończyć. Dobra, już trzeba naprawdę polecić, bo zaraz będzie giga źle. Dobra, wywalamy tego typa. Ale cię przyspieszyło? Ale super przyspieszacz poszedł tam, widzowie. To był ten, wiecie, to było to turbo doładowanie w Passacie. Rocznik 1994. Dokładnie tak, dobra. Passat na bananie. Patrz, 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 patrz. Siup. Dobra, i yo! I teraz yo! Ale dziwnie. Ej! Siemano! Wow, patrzę na tego skina, ale yo! Ej, nie żartowałem, serio, w zielonym kolorze to jest jeden z ładniejszych skinów w ogóle w Stumble Guys. Ale na całe szczęście mamy teraz koniec rundy, 8 na 8 widzowie. I teraz naprawdę będzie mocny finał. Będzie mapeczka, której, słuchajcie, dość dawno nie grałem, a to za sprawą tego, że non-stop jest nowa mapa w Stumble Guys. Non-stop jest nowa beta w Stumble Guys. I serio, próbujemy grać we wszystko, ale po prostu czasem się już nie myślałam. Da. Ej, serio, Rush Hour nie spadnie. Naprawdę, jak weszła w ogóle ta mapa, to ja myślałem, że to będzie popularnościowo nowy Blockdash. I ja myślę, że gdyby nie to, że ta mapa jest sporo trudniejsza od Blockdasha, no bo mam na myśli to, że wiecie, na Blockdashu wytrwasz 6 minut, a tutaj no nie bardzo, to gdyby ta mapa była łatwiejsza, no nie? Ej, ale to myślę, ta właśnie że mapa nie jest taka łatwa wcale. Właśnie to aktualnie... No chyba po Bodbaszu jest najtrudniejsza mapa, no bo Bodbasz jest na pewno najtrudniejsza, że nikt by nie pomyślał, że Bodbasz jest trudny, ale wymyślcie sobie, serio, żeby na przykład na Bodbaszu przez 4 minuty grać, no nie ma jakby opcji, tak, nie ma fizycznej tam nie ma żadnych takich trików. Yeah, ej, serio, totalnie. Trików, dlatego też myślę, że Bodbasz nie odniósł takiego sukcesu, takiej popularności właśnie, no bo serio, widzowie, no pomyślcie sobie, serio, jak mapa jest taka krótka, no to nie każdy chce w nią po prostu grać, a przynajmniej nie jest tak fajna, żeby pograć sobie z ziomkami. Dobra, tak czy inaczej, dwie już osoby odpadły, więc my nie możemy, słuchajcie, być trzy. Wow! No i właśnie dlatego, słuchajcie, nie powinno się stać obok wszystkich naraz, blisko. Bo widzieliście? My się po prostu zblokowaliśmy z tym typem, więc ja chciałbym się teraz... Jakie masz śmieszne kroki w ogóle. Ej, ja mam śrubkowe, bo jestem robotem. Widzisz, jestem super panem robotem. Dobra, teraz lecę sobie na autobusiarza. Jana, nie!